Siemaneczko, tu Tureczek. Witam Was w kolejnym filmiku. Tym razem to będzie vlog nagrywany telefonem, tym, który trzymam teraz w ręku. Lecę do Wrocławia, postanowiłem, że nagram sobie takiego vloga. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Także miłego oglądania. Ja lecę się pakować. Widzimy się w trasie, bądź też już na miejscu. Siemano widzowie, krótki postój przed Wrocławiem, 100 km do Wrocka, przerwa na kawkę z kafecy, troszkę nabrać energii, cały czort co spałem tej nocy, zasnąć nie mogłem, do tego jeszcze kuźwa bokiem pojechałem w Warszawie i 100 kilosów w dupę, tak bym był godzinę już we Wrocławiu, nie? Trudno, no. Lecę dalej. Heja. Hej. Dotarliśmy do Wrocławia. Chciałbym Wam przedstawić moją dziewczynę, bo będzie występować na tym vlogasie. To jest moja dziewczyna Patrycja. Hej. Dokąd Patrycja leci teraz? Do Hydropolis. A co tam ciekawego jest? No jest muzeum o wodzie. No to lecimy. Po co komu przewodnik? Lepiej samemu sobie chodzić, nie? No tak. Kuźwa, jaka drukarka wodna. Jakie to śmieszne. Światełko, a na górze talerz, który jakieś kadmyczki napierniczają w to wodę i takie coś powstaje. Ostro. Kurwa, ciemno tu. Woda w postaci krystalicznej jest zawarta w płaszczu Ziemi i jest mniej więcej niż we wszystkich ziemskich oceanach. Oceany i morza pokrywają ponad 70% powierzchni planety. Woda w postaci deszczu i rzek kształtuje rzeźbę terenu, tworzy klimat i wspiera... A kto tu sobie zdjęcia cyka? Potężne problemy regulują... Ciemno jest tak, że nic nie widać. Gdy jednak spojrzeć na strukturę Ziemi i jej całkowitą masę, to w tej skali woda stanowi zaledwie 0,002%. Zebrana w jedno miejsce w postaci kuli miałaby średnicę 1300 km, natomiast wody słodkiej byłoby jeszcze. Ile kur musieli ujebać? Tyle pierza? Jeszcze ktoś tam z tyłu stoi sobie. Ładnie, ładnie.
podążamy za niebieskim szlokiem. Coś to takiego. Czyżby aparatura do bimbru? Może kiedy pędzili na taki bimberek? Łopanie! Kurwa, leżaczki. W kimono można zajebać. Normalnie. No, odpłać się. O kurwa. No i uciekamy z tego Hydropolis. Lecimy dalej. Na zwiedzanko. Lecimy sobie do Kolejkowa. Pozwiedzać kolejki. Płynie parostatek. Płynie. Nocą. Nawet złomowisko mają.
kurwa szatana wzywają to. Bijąco, wiesz, bo z chorego podera. Dobra mordy, to na dzisiaj tyle. Jedziemy spać. Jedziemy spać do hotelu, bo już kurwa bez kitu zmęczeni. W chuj, nie Patrycja? No. No. No i zapraszam na kolejny odcineczek Strzałeczka.